Ola Leszczyńska, ja reprezentuję Centrum Ochrony Mokradeł, natomiast ja nie jestem związana ze środowiskiem akademickim, ja się wywodzę bardziej z biznesu i też o tym Państwu będę opowiadać, czyli takim właśnie bardziej podejściu biznesowym oraz sposobie finansowania tych projektów, o których tutaj rozmawiamy. Może też wspomnę, przez jakiś czas zajmowałam się certyfikacją, w szczególności certyfikacją lasów państwowych, także tutaj też jest moje doświadczenie, zaplecze. A z czasem coraz bardziej i bardziej zajmuję się tymi działaniami na styku rolnictwa i biznesu, czyli tymi programami, które finansowo ze środków prywatnych wspierają rolników na rzecz takich działań bardziej przyjaznych dla przyrody, środowiska, klimatu. Jednym z takich projektów jest nasz program certyfikacji redukcji gazów cieplarnianych. Natomiast troszeczkę takiej wiedzy ogólnej. Zazwyczaj jak zaczynamy mówić o certyfikacji emisji, większość osób, jeżeli w ogóle jakieś skojarzenia ma, to pierwsze skojarzenie to jest tak zwany ETS, czyli Europejski System Handlu Emisjami. Tym się nie będziemy zajmować, to jest osobny temat, tylko tytułem wyjaśnienia. Handel uprawnieniami do emisji dotyczy tych najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu, czyli tutaj mówimy o elektrowniach, o elektrociepłowniach, o rafineriach, o transporcie lotniczym. I to jest tak, że te przedsiębiorstwa mają obowiązek ustawowy przestrzegania pewnych limitów. Te limity im są przyznawane, jeżeli ktoś, tutaj mamy taką symboliczną ilustrację tego, jeżeli ktoś chce wyemitować więcej niż mu pozwolono, musi kupić uprawnienia od innego przedsiębiorstwa, które wyemituje mniej. Czyli jakby tutaj jest stały limit, ewentualnie między różnymi graczami można się tym dzielić. Natomiast to są rzeczy uregulowane prawnie, obowiązkowo i to nie tym my się zajmujemy. My zajmujemy się rynkiem tak zwanym dobrowolnym. Tutaj ten mechanizm wygląda zupełnie inaczej. Jego graczami są przedsiębiorstwa rozmaite, które nie mają obowiązku zajmowania się swoimi emisjami, nie mają żadnych celów redukcji narzuconych odgórnie, tylko sami z różnych powodów postanawiają zająć się tym tematem. Czasem faktycznie jest to szczera troska o środowisko, czasem są to kwestie wyłącznie wizerunkowe, te motywacje są bardzo różne. No i te firmy szukają zewnętrznych źródeł wykazania tych swoich redukcji i partnerują z programami rozmaitego typu. Takie najbardziej znane historie to jest sadzenie lasów, czy też ograniczanie wycinki lasów. Często słyszymy o jakichś takich projektach w Puszczy Amazońskiej. To takie są najbardziej sztampowe przykłady, natomiast tych możliwości jest o wiele więcej. Jak to się odbywa? W tych rozmowach bardzo często pojawia się takie określenie jak ślad węglowy. Ślad węglowy to jest suma wszystkich emisji gazów cieplarnianych podczas całego cyklu życia danego produktu, czyli od samego początku, jeżeli weźmiemy komputer, patrzymy, jak dużo zostało wyemitowane gazów cieplarnianych od pozyskania surowców do wytworzenia tego komputera, łącznie z transportem do sklepu, produktu końcowego i tak dalej. Możemy też na to patrzeć z punktu widzenia wydarzenia. Coraz częściej jest tak, że jeżeli jest organizowana duża impreza, kongres, też liczy się ślad węglowy takiego wydarzenia, łącznie z tym, jak dużo zostanie wyemitowane, żeby wszyscy przyjechali na dane miejsce. Ten ślad węglowy mierzymy w jednostkach zwanych ekwiwalentem CO2. Jak Państwo pewnie wiedzą, gazów cieplarnianych jest więcej, natomiast najczęściej mówimy po prostu o dwutlenku węgla. I żeby nie komplikować, te inne gazy cieplarniane, takie jak metan, podtlenek azotu, przeliczamy na ekwiwalenty dwutlenku węgla, żeby uprościć troszeczkę komunikację. Te firmy, które wchodzą na rynek dobrowolny, mają przed sobą niełatwe zadanie, ponieważ, no tak jak tutaj widzimy, po pierwsze powinny uwzględniać wszystkie gazy cieplarniane. Po drugie, tak jak tutaj już troszeczkę powiedziałam, to nie jest tylko, nie patrzymy tylko na to, co się dzieje u nich lokalnie. Mowa jest o tak zwanych trzech zakresach emisji. Emisje pierwszego zakresu, bezpośrednie, to jest to, co jest związane ze spalaniem paliw bezpośrednio w danej firmie. Czyli tutaj chodzi o zakłady produkcyjne, tutaj też chodzi o transport własnymi środkami.
Do tego dokładamy tak zwany zakres drugi i to są emisje związane z energią zakupioną, czyli jeżeli mamy dostawę energii elektrycznej z elektrowni, z tego też powinniśmy się wyspowiadać. A na koniec mamy emisję trzeciego zakresu i to jest tutaj największe wyzwanie, żeby to wszystko policzyć. Z jednej strony patrzymy na emisje, te, które się wydarzyły przed tym, jak surowce trafiły do naszego zakładu, czyli jest to właśnie pozyskanie surowców, ich wstępne przetwórstwo, dostarczenie, również podróże służbowe i tak dalej. Natomiast powinniśmy też patrzeć na to, co się dzieje z produktem, który sprzedajemy w dalszym ciągu, czyli jak już trafi do klienta, co się tam z nim dalej dzieje. Tutaj raz jeszcze są opisane te zakresy, czyli emisje bezpośrednie u siebie, energia zakupiona oraz wszystkie inne emisje związane z naszym produktem. Także kwestie tutaj odpadów, ich utylizacji i tak dalej. I taka święta zasada, którą kierują się firmy, które kompensują swoje emisje, to to, że kiedy już najpierw policzą i znają ten ślad węglowy, w pierwszym kroku powinni się zastanowić, jak oni mogą zredukować to, za co są odpowiedzialni. Takie kroki pierwsze tutaj w tej drodze do ograniczania to bardzo często jest zmiana dostawców, zmiana łańcucha transportowego, czyli nie wiem, przechodzimy z transportu samochodami być może na transport morski, jeżeli coś sprowadzamy z Azji. Często też przechodzimy na energię ze źródeł odnawialnych. I dopiero jeżeli już mamy takie poczucie, że na ten moment nie jesteśmy w stanie zredukować nic więcej, wtedy możemy zająć się kompensowaniem, czyli ten ślad węglowy, który został, staramy się zrównoważyć ograniczeniem emisji z projektów takich, o jakich mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład tych leśnych, ale w szczególności zajmujemy się tutaj dzisiaj mokradłami, czyli na przykład właśnie z odnawiania torfowisk. I tutaj też taka definicja, słowo, z którym będziemy się często spotykać, to kredyty węglowe. Kredyt węglowy to jest po prostu jedna tona tego ekwiwalentu CO2, czyli jeżeli mówimy o handlu kredytami, to jest po prostu jednostka emisji, którą sobie wyceniamy. Tutaj jeszcze raz podsumowuję, robię zestawienie tych rynków obligatoryjnych, czyli dla tych największych emitentów i rynków dobrowolnych. Najważniejsze różnice, no to właśnie to, że rynek obligatoryjny dotyczy tych najbardziej emisyjnych gałęzi przemysłu. Na rynku dobrowolnym mamy graczy bardzo różnych, z bardzo różnych branż. To są czasem małe firemki, czasem to są ogromne korporacje. Motywacje. Jedni to robią, bo muszą, nie mają wyjścia, natomiast tutaj motywacje na rynku dobrowolnym to w dużej mierze jest odpowiedzialność biznesu, czasem też oczekiwania klientów, kwestie wizerunkowe. Natomiast to, co też jest zasadniczo różne, to jest kwestia ceny za ten jeden kredyt węglowy, czy też jedną tonę. Te przedsiębiorstwa, które emisje mają największe, oczywiście mają jak najwięcej muszą zapłacić, jeżeli chcą emitować więcej. Ich strategią jest kupić jak najtaniej. To jest element ich podstawowego biznesu. Natomiast te firmy bardziej zaangażowane, bardziej świadome patrzą też na inne rzeczy. Ich interesuje, żeby efekt środowiskowy był jak największy. Często interesują ich też kwestie społeczne. I też to, co się z tym wiąże, te ceny są zupełnie inne. Czyli na rynku obligatoryjnym tutaj ten rozstrzał jest bardzo duży. Natomiast na rynku obligatoryjnym te ceny są istotnie niższe, powiedzmy, że tutaj aż 2-3-krotnie większe ceny jesteśmy w stanie osiągać na tych rynkach dobrowolnych. I też często te ceny są ustanawiane, nie są regulowane odgórnie, często to są umowy pomiędzy dostawcami tych kredytów a firmami kupującymi. No i jeżeli już mamy te firmy, które chciałyby kredyty węglowe kupować, no to oni potrzebują jakiegoś narzędzia, żeby ocenić jakość tego, co kupują. Tak? No to nie jest produkt namacalny, więc pojawiło się sporo standardów certyfikacji takich projektów,
No i służy to temu, żeby firma, która kupuje kredyty węglowe, miała jakąś gwarancję zapewnioną przez organizację ekspercką, że te redukcje zostały rzetelnie obliczone, że to faktycznie się dzieje. I no, wytworzył się cały taki rynek systemów certyfikacji, ale on jest bardzo mocno zmonopolizowany. Jak Państwo widzicie, tak naprawdę to są dane jeszcze sprzed tego roku, tutaj sytuacja troszeczkę się zmieniła. W każdym razie jest taki standard zwany VERO, Verified Carbon Standard. Oni są odpowiedzialni za 70% kredytów węglowych, którymi się handluje na świecie. Natomiast to, co się podziało w tym roku, no to okazało się, że ten standard jednak nie jest taki fantastyczny i wybuchło wielkie śledztwo, znaczy przeprowadzono wielkie śledztwo dziennikarskie, wielkie tytuły i z Wielkiej Brytanii i z Niemiec były w to zaangażowane. No i oni wykazali, że tak naprawdę ponad 90% tych kredytów węglowych, konkretnie z projektów leśnych w krajach rozwijających się, tak naprawdę nie jest rzetelnych. Także wybuchł wielki skandal, bardzo wiele firm takich największych, bo to dotyczyło, nie wiem, Shella, Google'a, innych, no nagle no, okazało się, że chyba ta droga, którą obrali, nie była najlepsza. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jakie są alternatywy. I no jedną z takich odpowiedzi jest to, żeby jednak nie współpracować z takim molochem certyfikacyjnym, który zaczyna to robić w sposób no taki bardzo sztampowy, już idzie w ilość, nie w jakość. I zaczęto szukać mniejszych, ale bardziej rzetelnych systemów certyfikacji. W szczególności coraz więcej firm poszukuje takich systemów certyfikacji lokalnych. Po pierwsze systemów certyfikacji, a po drugie chciałoby finansować projekty, które mogą odwiedzić, które wiedzą, gdzie się dzieją, a nie, że jest to jakiś kawałek lasu pośrodku Puszczy Amazońskiej. Też ten bezpośredni kontakt z operatorem, który jest odpowiedzialny za prowadzenie projektu, jest tutaj istotny, bo to też jest ten element zwiększający wiarygodność. No a dodatkowo, jeżeli te lokalizacje, które wspieramy, te miejsca są blisko, to pojawiają się dodatkowe możliwości, na przykład na zasadzie prowadzenia wolontariatu pracowniczego czy budowania ścieżki edukacyjnej, gdzie można swoich pracowników zabrać, trochę im pokazać tego, w co firma inwestuje. No i w sytuacji polskiej, tutaj nawiązuję troszkę do tego, o czym wcześniej mówił Wiktor. Takim potencjałem największym, jeżeli chodzi o generowanie kredytów węglowych, są właśnie osuszone torfowiska. Wiktor podawał konkretne liczby, ja tutaj w sposób taki bardziej schematyczny. 1 hektar odwodnionego torfowiska rocznie emituje tyle samo gazów cieplarnianych, co wyemitowałby samochód, gdybyśmy pojechali 4,5 raza w podróż dookoła świata. To są ogromne emisje. No a w skali całej Polski, to tak jak już wspominał Wiktor, rocznie polskie osuszone torfowiska emitują tyle samo, co elektrownia w Bełchatowie. Także te informacje zaczęły docierać do firm i firmy, w szczególności polskie, zaczęły szukać kogoś, kto by się zajmował torfowiskami, bo chcieliby finansować projekty ich odtwarzania. No i tak zaczęła się cała ta historia, w wyniku której tutaj jesteśmy, czyli w szczególności Centrum Ochrony Mokradeł, jako organizacja najbardziej rozpoznawalna w Polsce, zajmująca się torfowiskami. No my zaczęliśmy odbywać coraz liczniejsze spotkania z przedstawicielami biznesu, którzy mówili: mamy pieniądze, zapłacimy wam, a wy nawadniajcie te torfowiska. No ale z drugiej strony musicie jakoś nam zapewnić, że to jest wszystko porządnie wyliczone. To nie jest tak, że kupujemy kota w worku. Więc powstała konieczność stworzenia jakiegoś systemu certyfikacji, spisania zasad, które będą w jasny sposób wskazywały, jak to wszystko się odbywa. Może napomknę, że teoretycznie w Polsce prowadzone projekty również można by certyfikować w werze, ale to są tak gigantyczne koszty, że to po prostu w ogóle nie ma najmniejszego sensu. No więc tak, z jednej strony jest to zapotrzebowanie lokalne, z drugiej strony my to widzimy jako ogromną szansę pozyskania
finansowania z instytucji czy z przedsiębiorstw prywatnych w działania, na których nam zależy. Bo w większości te projekty dotychczas były finansowane ze środków publicznych, z pieniędzy unijnych, z rozmaitych projektów unijnych właśnie. Natomiast no to też nie jest tak, że my tu wymyśliliśmy coś niesamowicie oryginalnego, ponieważ takie projekty już od no na przestrzeni ostatnich 10 lat, takie krajowe standardy powstają i z powodzeniem działają w różnych krajach. Między innymi mamy tutaj ten system Moor Futures niemiecki. Wiktor wspominał, oni wyprzedali wszystko na pniu. Oni nie są w stanie tak szybko nawadniać, żeby sprzedawać tyle, ile, na ile jest zapotrzebowanie. Z drugiej strony takim w Europie ważnym innym standardem jest standard brytyjski, Peatland Code. Oni tam bardzo mocno działają też przy poparciu rządu, mają bardzo duże ambicje, są w dosyć też takiej jeszcze początkowej fazie, ale sporo tych projektów już się w tym momencie dzieje. No przy czym my nie mogliśmy korzystać z tych systemów, ponieważ one są wprost systemami krajowymi, nie ma możliwości certyfikowania nawadnienia torfowisk w Łuknajnie w którymkolwiek z tych systemów. Musieliśmy stworzyć rozwiązanie swoje. Dlaczego robimy to my? Przy czym też zaznaczę, że my to nie oznacza, że my jako Centrum Ochrony Mokradeł usiedliśmy i to piszemy, tylko spotkaliśmy się w dużo szerszym gronie. Na początku przeprowadzaliśmy konsultacje z innymi organizacjami działającymi na rzecz przyrody i środowiska. No i jakby dostaliśmy zgodę, żebyśmy to my jako eksperci od torfowisk tutaj wzięli pałeczkę i te prace koordynowali. Zebraliśmy grupę ekspertów i są to zarówno pracownicy naukowi z różnych uniwersytetów w Polsce, są to również praktycy, którzy takie projekty w Polsce, ale właśnie jakby sfinansowane w inny sposób, natomiast technicznie takie projekty przeprowadzali, więc też mają to doświadczenie praktyczne. Współpracujemy też, czy konsultujemy się też z osobami z zagranicy, które tworzyły te systemy zagraniczne, tak żeby też nie wymyślać koła na nowo. No i stworzyliśmy taki zespół, który intensywnie pracuje nad tym systemem. To, co jest ważne, tak jak wspomniałam, mamy wśród naszych członków sporo pracowników naukowych, także pod względem właśnie takim naukowym ten system na pewno będzie bardzo, bardzo solidny. Wszyscy głównie eksperci torfowiskowi z nami współpracują. No a z drugiej strony mamy bardzo dużo relacji z najważniejszymi ośrodkami badań i ochrony torfowisk na świecie, w razie czego też na bieżąco różne kwestie konsultujemy. Jeżeli chodzi o takie podstawowe zasady, i to też to nie są jakieś takie kryteria, które są bardzo wyjątkowe dla nas, to są ogólnie przyjęte standardy. Jakie warunki musi spełniać taki system, żeby był uznawany za wiarygodny i żeby ktokolwiek kredyty węglowe z takiego projektu chciał kupować? Zasada numer jeden to jest przejrzystość i wiarygodność. Jak widać, ten wielki standard międzynarodowy niestety tutaj się wyłożył. No dla nas tutaj bardzo istotne jest to, że kredyty, które chcemy sprzedawać, będą przypisane jednoznacznie do danego projektu. Tak? To nie jest jakaś wielka pula, gdzie wrzucamy nie wiadomo co skąd, tylko dokładnie wiążemy kredyty z konkretną lokalizacją. Poza tym planujemy stworzenie publicznych rejestrów. To też jest taki wymóg, który też prawdopodobnie już niebawem będzie egzekwowany przez Unię Europejską, czyli no wszystkie te informacje o kredytach, czyli to ile wydaliśmy, ile sprzedaliśmy, ile jeszcze zostało do sprzedania, to wszystko będzie publicznie dostępne. No i też musi być udostępniana dokumentacja tych projektów, tak żeby każdy, kto jest zainteresowany, był w stanie sprawdzić, jaki był stan przed wdrożeniem projektu, co myśmy tam zrobili, jakie są tego efekty. Zasada numer dwa, tak zwana dodatkowość. Co do idei jest dosyć prosta, w praktyce jest trudniejsza do udowodnienia. Zawsze te kredyty muszą pochodzić z takich działań, które nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie właśnie ta nasza inicjatywa certyfikacji redukcji. W szczególności oznacza to, że nie może być żadnych wymogów prawnych, które kogokolwiek obligują do tego, żeby takie działania przeprowadzić. Często też są rozważane aspekty finansowe, czyli na przykład, że rolnicy sami z siebie nie wpadliby na taki pomysł, żeby coś gdzieś podnieść poziom wody, no bo właściwie nie mają powodu do tego, a jeżeli
dostaną wsparcie finansowe za przeprowadzenie takiego projektu, no to jest to jakiś tam argument, który może przeważyć szale. Kryterium trzecie, mierzalność, czyli to, że istnieją naukowo uznane metody obliczania tych emisji i różnic, więc jeszcze dodatkowo, że należy stosować ostrożne podejście, czyli raczej będziemy raportować mniej niż faktycznie zostało osiągnięte po to, żeby no nie okazało się, że to jest taka wydmuszka, że sprzedaliśmy więcej niż tak naprawdę. Znaczy, wolimy po prostu sprzedać mniej, ale mieć pewność, że to, co sprzedaliśmy, na pewno zaistniało. Kolejne kryterium to weryfikowalność. Czyli po pierwsze musi dojść do walidacji samej dokumentacji projektowej, czyli jeszcze przed wdrożeniem projektu jest to sprawdzane przez ekspertów. Natomiast potem projekt jest regularnie monitorowany, jest przeprowadzane raportowanie i wyniki okresowo są sprawdzane również przez niezależnych audytorów. Istotne jest to też, żeby ten projekt był trwały, tak? Czyli to nie jest inicjatywa 2-3-letnia. Im dłuższa trwałość projektu, tym lepiej, no bo chodzi nam o to, żebyśmy nie tylko na chwileczkę przytamowali tą emisję, tylko faktycznie, żeby ten węgiel, w szczególności w torfie, zatrzymać. Ważnym elementem jest też zgodność ze zrównoważonym rozwojem, co oznacza w szczególności, żeby nie tylko te projekty przynosiły redukcję emisji, ale miały też inne pozytywne skutki dla przyrody. Między innymi mamy tutaj na myśli regulację mikroklimatu. W przypadku torfowisk są to też kwestie związane z utrzymywaniem wody, z jej oczyszczaniem, wzbogacaniem różnorodności biologicznej, ale też może to oznaczać współpracę z lokalną społecznością, tak jak tutaj ta kładka, o której wcześniej też wspominał Wiktor, czyli robimy coś wspólnie, przyciągamy dodatkowo turystów, ma to dodatkowe walory, a nie tylko robimy to po to, żeby emitować mniej CO2. Na jakim jesteśmy etapie? Pracujemy. Planujemy opublikować nasz standard początkiem przyszłego roku i mamy nadzieję, że już też uda nam się wdrożyć jakieś projekty, które pozwolą na sprzedaż kredytów już certyfikowanych przez nas. No i teraz jesteśmy właśnie na tym etapie przejściowym, czyli szukamy projektów pilotażowych, które już będą finansowane ze środków prywatnych. Często są to firmy, które są w stanie jeszcze poczekać na tą formalną weryfikację, ale chcą zainwestować, wierzą w powodzenie tego projektu, no i jakby są gotowi wykładać pieniądze z góry. Jednym z partnerów, z którym współpracujemy, omawialiśmy właśnie kwestię Ukraina i inwestor jest zainteresowany sfinansowaniem tych działań. No i tu są takie bardzo ramowe zasady współpracy z właścicielami gruntów. Ze względu na konieczność, po pierwsze, zapewnienia tej trwałości, intencją jest podpisywanie umów długoterminowych. Z naszego punktu widzenia im dłużej, tym lepiej. Zasady finansowania są takie, że rolnicy otrzymują dopłaty corocznie i te płatność końcowa będzie składała się z różnych elementów, czyli z jednej strony inwestor gwarantuje płatność minimalną co roku i tym samym bierze na siebie ryzyko, że jeżeli z jakichś powodów coś jednak pójdzie nie tak, rolnik za to, że zgodził się przeznaczyć swoje grunty na realizację projektu, i tak tą roczną podstawową płatność otrzymuje. Natomiast jeżeli, po pierwsze, bo no też te stawki oczywiście są uzależnione od ceny sprzedaży kredytów węglowych, jeżeli mówimy o perspektywie na przykład 20-letniej, to są oczywiście tylko jakieś tam prognozy i szacunki, więc te stawki, o których teraz mówimy, te bazowe pozostają niezmienne, natomiast ten dodatkowy bonus zależy po pierwsze od ceny sprzedaży, czyli jeżeli się okaże, że ceny kredytów węglowych będą rosły, to tutaj też ten partner gwarantuje pełną transparentność, będzie przedstawiał rolnikom, za ile kredyty z ich terenów zostały sprzedane i rolnicy mają zagwarantowany udział w tych dodatkowych zyskach, jeżeli ta cena okaże się wyższa niż w tym momencie jest oszacowane. No a z drugiej strony jest też tutaj takie wahanie dotyczące tego, ile tak naprawdę tych redukcji uda się osiągnąć, ponieważ to w dużej mierze zależy od czynników, na które nie mamy wielkiego wpływu, czyli na przykład ilości opadów.
Więc no też jest zakładana ta bezpieczna wartość minimalna, natomiast jeżeli się okaże, że uda nam się bardzo szybko projekt przeprowadzić z powodzeniem, tej wody od razu uda się zgromadzić dosyć dużo, no to też będziemy w stanie raportować te redukcje emisji większe i również rolnicy wtedy będą mieli dodatkowy bonus z tego tytułu. Stawki płatności są uzależnione od konkretnej lokalizacji. Ja za chwileczkę Państwu przedstawię tutaj propozycję dotyczącą Łuknajna. No i one są wyliczone przede wszystkim w oparciu o długość umowy i koszty inwestycji. Rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Wszystkie prace są opłacane przez inwestora. Natomiast oczywiście w zależności od wariantu, jaki zostanie wybrany, te koszty mogą być albo większe, albo mniejsze. Jeżeli koszty będą większe, no to siłą rzeczy potem zysk do podziału jest mniejszy. No i też im dłuższa umowa, tym te początkowe koszty wdrożenia oczywiście stanowią ważniejszy element, więc im dłużej będziemy współpracować, tym też te stawki płatności są większe, jako że ta inwestycja początkowa jest najwyższym tutaj elementem kosztowym. I tak jak troszeczkę już wspominałam, potem te elementy bonusowe zależą od tego, za jaką cenę z kredytu uda się sprzedać i też jak duże redukcje faktycznie osiągniemy, przy czym to wyrównanie dotyczące cen będzie wypłacane co roku. Natomiast jeżeli chodzi o osiągnięcie redukcji, to już jest powiązane z systemem certyfikacji, więc to zwykle po każdej weryfikacji może być wypłacane, czyli możemy się spodziewać, że to będą dodatkowe płatności możliwe, niegwarantowane co około 5 lat. I tutaj są konkretne kwoty, które jesteśmy w stanie zaproponować przy różnych wariantach. Scenariusz pierwszy przyjmuje umowę długoterminową i tu mówimy o 25 latach, plus najdroższy wariant inwestycji, czyli że we wszystkich miejscach, w których hydrolodzy uznali, że należy wodę zatamować, budujemy regulowane zastawki. No, czyli koszt tej budowy jest tutaj istotny. W tym wariancie ja jeszcze za chwileczkę pokażę zestawienie takie wspólne, więc może nie będę tutaj szczegółowo pozycja po pozycji tego omawiać, natomiast no tutaj podajemy tą gwarantowaną płatność minimalną, która nieważne co by się działo, rolnik te pieniądze otrzyma. Średnia przewidywana płatność, czyli no tego, czego należy się spodziewać, wciąż szacując dość ostrożnie. I płatność maksymalna to jest taki optymistyczny scenariusz, wciąż realistyczny, ale no to znaczy, że klimat będzie nam sprzyjać, wszystko pójdzie super gładko i to jest taka maksymalna płatność, jakiej możemy się spodziewać. To są stawki z hektara w skali roku. Wszystkie te kwoty, które podaję. Wariant numer dwa to jest też długoterminowa umowa na 25 lat. Natomiast koszty wdrożenia tu są dużo niższe, czyli mówimy o stałych przetamowaniach, czyli zasypywaniu rowów. To też nie jest zasypanie rowów w całości, tylko ich odpowiednich fragmentów. Po pierwsze są to o wiele niższe koszty. Tak jak Mateusz w swojej prezentacji wspominał, to też nie oznacza, że już się z tym potem nic nie da zrobić. Jeżeli się nagle okaże, że tej wody jest za dużo, to też można znowu tą koparką przyjechać i troszeczkę tej ziemi zebrać. Także to też nie jest takie ostateczne, definitywne, w razie gdyby były jakieś problemy z tego tytułu. Natomiast to, co jest istotne, to też takie tamowanie sprawia, że woda pozostaje w gruncie na dłużej i jest dużo większa szansa na to, że uda nam się szybciej większe redukcje uzyskać, co oznacza, że w tych tutaj widełkach, które prezentujemy, jest większa szansa, że będziemy raczej w tych wyższych pułapach niż przy tej stawce minimalnej. I jeżeli chodzi o scenariusz trzeci, na okres krótki, czyli 10-letni, budowa zastawek kompletnie się nie kalkuluje, po prostu te koszty będą za duże, więc przy tym wariancie krótszym uwzględniamy tylko wariant z zasypywaniem rowów. Co więcej, tutaj też dajemy taki bufor bezpieczeństwa, czyli jeżeli po tych 10 latach okaże się, powiedzmy, ktoś nie jest gotowy w tym momencie na tak długie zobowiązanie,
ale wszystko pójdzie zgodnie z planem, okaże się, że rolnik jest zadowolony, te płatności są satysfakcjonujące, po wygaśnięciu tych 10 lat jest opcja jednorazowo przedłużenia umowy o kolejnych 15 lat. Więc też jest jeszcze ta możliwość dodatkowych zysków w kolejnych latach. I tutaj zrobiłam to i w euro, bo jako że ten partner jest zagraniczny, więc te stawki, o których rozmawialiśmy, są eurowe, ale może dla lepszego tutaj zrozumienia dla nas mamy to przeliczone na złotówki po aktualnych kosztach. Czyli widzimy, że w zależności od wariantu ta opłata minimalna gwarantowana jest na poziomie między 400 zł a prawie 800, w zależności od wariantu. To, czego należy się spodziewać, to są raczej płatności rzędu 600 do 1000, jeżeli będziemy stawiać zastawki. Przy opcji, kiedy zgadzamy się na zasypywanie rowów, to jest do 1500. Tutaj te koszty przy zasypywaniu i krótszym terminie są dosyć podobne jak przy zastawkach na dłuższy czas. Natomiast tutaj też jest takie zastrzeżenie, że te dodatkowe bonusy wynikające z osiągniętych redukcji, jeżeli tych redukcji zostanie osiągnięte więcej niż początkowo planowano, to zostanie wypłacone tylko na koniec, ten bonus dodatkowy, pod warunkiem przedłużenia umowy. Także i to nie dotyczy całości bonusa, tylko jego części. No więc już też nie chcę wchodzić tutaj w bardzo drobiazgowe szczegóły. No a te dopłaty maksymalne, na jakie możemy liczyć, to w tych wariantach mniej korzystnych z naszego punktu widzenia, ale też finansowo dla rolników, to są płatności do hektara na poziomie 1700-1800 zł rocznie, a ten wariant, jeżeli właściciele zgodzą się na umowę długoterminową na 25 lat i na zasypanie rowów, no to możemy dojść do kwot aż na poziomie ponad 2,5 tysiąca złotych za hektar rocznie. Także wydaje mi się, że ta propozycja jest dosyć ciekawa. To, co z punktu widzenia rolników jest też bardzo ważne, to że podnoszenie tej wody jest stopniowe, to nie nastąpi z dnia na dzień, więc w pierwszych latach projektu zapewne te łąki można użytkować w sposób dotychczasowy. Powinno dać się je kosić. Jeżeli ktoś jest w programach rolno-środowiskowych, również można kontynuować programy, pobierać dopłaty unijne, a dodatkowo otrzymywać środki ze sprzedaży kredytów. Także w takiej perspektywie kilku pierwszych lat myślę, że jak najbardziej. No później, jeżeli ten poziom wody będzie bardzo wysoki, to o tym opowie Wiktor, co można robić, aby nadal takie tereny użytkować rolniczo. Dziękuję bardzo.